Minecraft, ale wszystko, czego dotknę, zamieniam w szmaragdy. Moim zadaniem dzisiaj jest zamienić cały świat w emeraldy przy użyciu wielu customowych itemów, które dosłownie rozwalają głowę. Wesoły świąt, myli państwo! A nie, jeszcze nie, bo zobaczymy się jeszcze w niedzielę na Gałganowicach. Ty czekaj, czy mi pleśnieje ręka, co się dzieje? A nie, po prostu jestem całym szmaragdowym enzim, no co zrobisz, jak jest, je zrobisz. Bo w dzisiejszym odcinku wszystko, czego dotknę stopami, myli państwo, bo jak dotknę ręką, to tak średnio. Chyba, że na przykład nasiona dotknę, to one też będą nam się w szmaragdy zmieniały. Czyli jakie miałbym tutaj cokolwiek zdobyć, jeżeli przysłownie wszystko, czego dotknę, zmienia nam się w szmaragdy? Halo, to jest trudniejsze niż zwykle. O, patrz, miałem drewno, ale mam blok szmaragdu. Świetna zabawa. O, czekaj, bo nie dotknąłem tego jeszcze, nie mogę na to najechać myszką. Okej, okay. Deski, bardzo dobrze. Zróbmy sobie crafting. Ty, crafting też jest zielony? Okej, okay, to wygląda dziwnie. I jego już mogę dotknąć, on się nie będzie zmieniał, świetnie. Co znajduje się w craftingu, myli państwa? W craftingu znajduje się dużo rzeczy. Dobra, od czego powinniśmy zacząć? Myślę, że od tego co zwykle, czyli jakaś siekiera i kilof. No i oczywiście ze szmaragdów, no bo z czego innego. Dobrze, drzewo, tylko nie dotknij, bo się zmieni. O, zobacz, i jest kilofeusz? No i siekiera emeraldowa, no jakby to dziwne są rzeczy, no dziwne rzeczy. Ona ma 40 punktów ataku, co się dzieje? Dobrze, tam jest wioska i bagno. Czemu wioska jest w bagnie? Przepraszam bardzo, co tam się dzieje. A skoro już o wiosce mowa, to możemy zabić jajko spełniające szmaragdowego wieśniaka. I potrzebujemy do tego jakieś mięso, szmaragdową wołowinę. Skąd ja ci to wezmę? Pewnie ze szmaragdowej krowy. I nie wiem, czy zauważyliście, ale smutny świat zmieniony w szmaragdy ma już 1%. Także się dzieje. Dobrze, ale szmaragdowa wołowinka. Czy ktoś gdzieś tutaj widzi szmaragdową krowę? To jest dosłownie wioska w bagnach. Co się dzieje? Dzień dobry, panie villagerze. Dlaczego to jest bagno? To na tego. Krowa, bardzo dobrze! Czy możemy walnąć krowę, przepraszam bardzo? Uuu, możemy, ty, pato. Mięso! Mięso z krowy, bardzo dobrze! Szmaragdowe, ona przez chwilę szmaragd się nazywa, czy ja dobrze widzę? Okej, okay, ty, ja to mogę zjeść, ja się tym otruję. Jakby szmaragdowe mięso nie brzmi jak coś dotknąłem, czekaj, bo coś mi się przełączyło. Czy jeżeli dotnę surową wołowinę, to ona się... O, zmieni szmaragdy, no cóż, zrobisz, jak nic nie zrobisz. To smacznego, panowie, smacznego możemy zjeść. O, ty, to jest dobre. Czekaj, czy to nie jest tak, że już teraz mogę zrobić sobie tego villagera szmaragdowego? Chcecie mieć nowego Adama tutaj? Zielony będzie, takie jak wasze oczy. Pato! Jajko spawnujące szmaragdowego wieśniaka! Nie żeby coś, ale to ja zawsze o taki marzyłem. Dzień dobry, panie Adamu! A co ci jest? Dlaczego ty jesteś zwykły, nie szmaragdowy? Chłop chodzi moonwalkiem, zmienia świat w szmaragdy, ale on w ogóle nie wygląda, jakby był ze szmaragdów. Ty, czy ja dobrze widzę, czy ja dopiero teraz zauważyłem, że słońce jest jakby... Słońce jest jakby luksusowe. Nie no, jest normalnie z diamentów, nie wiem dlaczego, powinno być z czego innego, nieistotne. Dziwny ten wieśniak, ty, a może zrobię sobie takiego drugiego, co? Ten łazi, zmienia mi tam świat, dajmy sobie jeszcze jednego w dżungli na przykład. No, bo dżungla za rogiem i do dżungli dobrze i może będzie inny, a... Czemu on nie jest ze szmaragdów, halo? Dżungla. Dzień dobry! On nie będzie szmaragdowy, bez sensu. To trzeba łukat robić takiego dzia... O! Dlaczego oni wybuchają? Miał być szmaragdowy, nie wybu... A ten tu skąd się wziął? Ty, bo on coś wyrzucił. Normalnie mamy talerz z wieśniaka, co ty gadasz? Ty, to jest szmaragdowy kapelusz, co? Wy wyście kiedyś widzieli szmaragdowy kapelusz? Tak nie wyglądają kapelusze. Mogę to założyć na łeb normalnie. Co jest? To nie jest kapelusz, to jest czapka niewidka. Czego za mną łazisz? Adam, zostaw mnie! Ty, teraz jak zmieniam świat, pato! To ja idę tam do wioski, ty, ale zaraz będzie świat się zmieniał. Adam, idziesz ze mną? Dawaj! Zawsze chciałem mieć takiego przyjaciela. Adam, dawaj, jedziemy dalej! A nasz smutny świat został zmieniony już w 4%, hej, naprawdę sporo. A do 100% to jeszcze daleko. O, mój workbench jest, Adam, on przyszedł, nie przyszedł, zgubił się, co się stało. Ej, czy ja dobrze widzę, że możemy zrobić sobie szmaragdowego mini wieśniaka, przepraszam bardzo? Ty, to brzmi jak plan. Tylko potrzebujemy znowu takie jajo, muszę znaleźć krowę i trochę bloków szmaragdu. O, Adam, dobrze, gdzie są krowy? Czekaj, najpierw żarcie, potem krowy. Chociaż to mogę sobie zjeść, nie? O, genialnie. Adam, którą bierzemy krowę teraz? Wszystkie bierzemy, Adam, nie ma co się rozdrabniać. Go mięsa mi nie kradnij. Idziemy zrobić mini szmaragdowego wieśniaka. Mam nadzieję, że on już będzie normalnie istniał, bo ty to jesteś taki podrabianiec trochę. A smutny świat jest zmieniony w 7%. Dobra, czekaj, daj to. Daj tu, pyk, 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 o, jajo. Dobra, nakopę sobie jeszcze 9 bloków z tego. Dobra, mamy to, wystarczyło 8 w zasadzie, ale to nieistotne. Jajo, szmaragdy, i proszę bardzo, szmaragdowy mini wieśniak. Dzień dobry! O Jezu, co ci jest? Ej, ma, co, wszystko w porządku z tobą jest, na pewno? Ty dobrze się czujesz? Co ty ro... Rzucasz jajkami? Co ty robisz? Uważaj, bo mi jeszcze Adama trafisz! No dobra, takiego małego... się nie spodziewałem takiego wieśnioka małego, to mamy teraz dwóch takich będą za mną łazić. Super, a ten mały jeszcze będzie we mnie bombami rzucał, no to lepiej się ustawić już nie mogłem.
Daj mi trochę tej wołowinki, bo nie wytrzymam. Dobrze, co dalej, póki tutaj wybucha... Możesz nie we mnie? Możemy zrobić sobie szmaragdowy wiertłoinator. Genialnie. Ja chcę wiertłoinator, to brzmi genialnie. Muszę to kupić, jakby to nie ma w ogóle innej opcji. Dobra, teraz tu i daj mi... O, czekaj, tu, daj mi to tutaj. O, proszę bardzo, szmaragdowy wiertłoinator. Co teraz, ty? To wygląda jak samolocik. Nie no, to jest wiertłoinator, mogę to popchnąć? Nie, mogę w to wsiąść. Jedziesz ze mną, Adam? Uwaga, co jest? Okej, dobra, to mi się podoba, rozwalić dom, niepotrzebne. To powinien być taki podpis, niepotrzebny usunąć. Dobrze, właśnie tak się jeździ po świecie. Jeżeli potrzebowaliście więcej przestrzeni, panowie villagerowie, to nie ma najmniejszego problemu, jakby już wam to je załatwiam. Jakby, budujcie się ile chcecie teraz. Kto za kozak? A może czy to nie jest tak, że ja mogę teraz dzięki temu wykopać coś specjalistycznego jakby w tym świecie? Jakby nie, jakiś specjalny emeraldzik, fajnie by było. Dobra, czekaj, bo zebrałem 12 rzeczy, które się nazywają szmaragdowa energia. Podejrzewam, że to będzie potrzebne do czegoś nowego, tylko gdzieś zgubiłem workbench w ogóle. Jeszcze przy okazji znalazłem, że ze szmaragdów możemy zrobić sobie takie jakby emeraldowe patyki. To pewnie nam się przyda do jakichś kolejnych rzeczy. O zoba, można z tej energii, z patyków i ze szmaragdu zrobić normalnie szmaragdową wyrzutnię, co ty gadasz? Czy możesz na chwilę przestać rzucać mały bobsleju? Bym chciał teraz to wykorzystać. Czekaj, co się z tym robi? Dobra, mamy szmaragdową wyrzutnię w ręku, myli państwo, zamiast mojej całej ręki jestem jeszcze bardziej ze szmaragdów. Widziałeś to? Mały Adamie i duży Adamie. Co można z tym zrobić? Nie może, mogę strzelać. Co mogę zrobić? Mogę coś zebrać. Co mogę zrobić? Wow! Wow! Ty się przestraszyłem! Aha, czyli ja mogę to normalnie... Aho. Dlaczego to mi się zmieniło w szmaragdy? Przepraszam bardzo. Niby wystrzeliłem, ale nie zniknęło. Nie podoba mi się to. No ale mamy już smutny świat zmieniony w szmaragdy w 30%. To skoro pojedyncze jest takie słabe, to co będzie z podwójnym ty? Podwójny może fez, dowalona szmaragdowa wyrzutnia. Ej, to brzmi naprawdę dobrze. Akurat by nam wystarczyło chyba, bo oni nie do... Będę musiał chyba jeszcze tym szmaragdowym wiertłoinatorem pojeździć. Dobra, zróbmy i tak tą wyrzutnię. A pokaż, jak zrobię tak szybko, to działa? Nie no, nie działa! Tylko mi patyki i resztę rzeczy zabierają. Dobra, pora trochę pojeździć, żebym dostał tą energię. Ja ją dostanę, nie dostanę, nie wiem czy dostanę, niech mi się to ładuje w końcu. Dobra, czyli teraz musimy zrobić tą wyrzutnię i potem jak to połączymy, wyjdzie nam ta podwójna, dobrze rozumiem? Czyli tu, teraz tu i szmaragdami dookoła, tak? Nie odwrotnie. O, mamy to, podwójna szmaragdowa fez, dowalona wyrzutnia. To wygląda jak dobry plan. Wow! To ja to zro... Okej. Okay. Ty nie, że działa, ale dziwnie wyrzuca wszystkie bloki, czekaj, paka to. O, dobra, ej, to można wykorzystać potem do, nie wiem, do pokonania smoka, nie wiem do czego. Działa jak plan, dobrze, przyda się. Dobra, co dalej? Okej, świat niebezpiecznie zmienił nam się na 40% szmaragdowej zmiany i mamy jakiś napis, że mamy ukatrupić 10 lub więcej szmaragdowych mobów. Przepraszam bardzo, czym są szmaragdowe moby? Czy ty jesteś szmaragdowym mobem, Andrzej? Tak? Dobrze, czyli trzeba takich utłuc. To nie był mój Andrzej przypadkiem? No dziwnie czapka z jego wyleciała. No trudno, chodźmy tam dalej, żeby kupić jakieś, ukatrupić jakieś moby. Owca, bardzo dobrze! A nie, ich się nie da, dobra, czy ja muszę faktycznie... Czekaj, by trzeba było przemienić moby, żeby tu szmaragdowe moby. Okej, ale krowy też się liczą, czyli trzeba szukać takich, co się zmieniają, czyli najlepiej na krowy. Mały Adam, proszę rzucaj w nie, żeby od razu zginęły. 5, 4 i 3. Dobra, jeszcze 3 krowy dziś muszę znaleźć. A może tym sobie wystrzelę bardzo dobrze? Dzień dobry, Mućko. 3, 2. No i ostatnie, co to? Kim pani jest? Co to robi? Ty, wielka wiedźmucha mi się pojawiła, co ty robisz? Ona czymś... Ty, ona świat zmienia w szmaragdy mi. Ja nie wiem, czy ona mi pomaga, czy ona mi nie pomaga, co tutaj się dzieje w ogóle? Ty, i co z nią? Ona tak ma zostać, czy ja mam ją pokonać? Tak jakby... O co tu chodzi? Ej, no nie da się. Nie no, to jest dobry bajer, ona będzie mi pomagała teraz, żeby świat przemieniać bardzo dobrze. Więcej takich wiedźmów potrzeba. Dobra, czekaj, potrzebuję drzewo, bo nie mam craftingu. Bym chciał zobaczyć, co dalej mogę zrobić. Ej, normalnie mogę samolot sobie walnąć, co ty gadasz? Ale tylko coś, co się strasznie buguje, czekaj, żeby zrobić samolot. Czekaj, co potrzeba, żeby zrobić samolot? Bo tu widzę, że jest jeszcze jakieś skrzydło, nie? Dobra, to zrób to skrzydło, ono się... Czekaj, to się nie tak robiło. O, mamy skrzydełko, to pewnie do samolotu. Dobra, żeby zrobić samolot, potrzebujemy 2 takie skrzydła, potrzebujemy reaktor nuklearny i 2 te bloki. Okej, dobra, samolot emeraldowy brzmi bardzo dobrze. Ej, mamy to nuklearny, reaktor nuklearny, czekaj, co ja mówię w ogóle? Mamy to, mamy 2 skrzydła, a nie, skrzydło mam jedno, czekaj, to zrób jeszcze jedno skrzydło. O
Okej, ty normalnie, mamy szmaragdowy hugokopter! No zawsze marzyłem o szmaragdowym hugokopterze. Dobra, dawaj, samolotem! Mogę do niego wsiąść? Bardzo dobrze! Hugokopterem przez świat, myli państwo! Ej, ja mogę strzelać z hugokoptera normalnie, pa to! Takimi bombami zmieniam świat w ten sposób! 54% mamy, myli państwo, jak to szybko idzie! No wiadomo, całego świata jeszcze nie zwiedziłem, ale... ale nam rośnie! Dobra, ja bym chciał tą wioskę przybić, dawno tam nie byłem. Łap to, łap to! Pum, ja mogę tym spamować, co ty gadasz? Okej, to brzmi dobrze. Czy ja tam dobrze widzę, że tam jest odpost pillagerów? Bardzo dobrze, Zbyszek! Łap, będziesz zaraz miał szmaragdową wioskę. No i elegancko tego, pięknie. A mały Adam cały czas koło mnie gdzieś tutaj leci, nie wiem gdzie, ale gdzieś jest. Trzymajcie, będziecie szmaragdowi, sini panowie! 70%, bardzo dobrze. Szmaragdowy dom, co ty gadasz? Dobra, czekaj, na dół, bo tu trzeba nowe rzeczy. Dobra, opuść ten samolot, mogę go do ręki? O, dziękuję. Dobrze, co tam jeszcze było? Tylko drewna nie mam, czekaj, by trzeba było zniszczyć, no właśnie, drzewko i zróbmy sobie kolejny przedmiot jakiś. Ty, a to co to jest? Karta graficzna? Co to się dzieje? Szmaragdowa łódź podwodna. Okej, potrzebujemy jakiś blok, blok szmaragdowej energii. I patyki, to patyki mam, to tylko ten blok. A ten blok szmaragdowej energii pewnie będzie się robił... O, panie, to ja muszę znowu... Ajajajajaj, znowu tym drillem pojeździć i energię naładować. Ej, w sumie mamy to, czekaj, szmaragdowa łódź podwodna, co ty gadasz? A tu jest za mało wody, żeby tak pływać, czekaj, jak ja łodzią podwodną na takiej płytkiej wodzie pływać? Ej, dobra, tutaj się da, to normalnie, gdzie mam to pozabić? Tu? O! Co to jest? Okej, dobra, no, ty normalnie... No mam hugokopter, tylko taki podwodny, co ty gadasz? I pod wodą mogę zmieniać świat, bardzo dobrze, 74% przemienionego świata, to brzmi całkiem spoko. Ej, też mogę strzelać czymś, pa... Minami podwodne. Wow, miny podwodne mam. Ej, dobra, to jest mocne. Uważajcie, rybki, bo mina leci. Pyk, 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 pyk. Cały świat zaraz tak przemienimy. 80% już mamy. Kto powiedział, że nie mogę przemienić tej góry w ten sposób? To jest jeszcze lepszy, jeszcze szybszy. Dobrze, łodzia podwodna, jesteś już mi niepotrzebna, mamy 89% i pół świata przemienionego, znaczy no już 90% prawie niby. Ej, więc się stało, przy 90% w ogóle dostałem super jakiejś szybkości, co się wyrabia. Wow! Ej, co się... Co się stało? Dlaczego coś... Co? Ej! No weź się uspokój! Ty, ja muszę mięso zjeść, cały świat mi zaczął wy... Co się dzieje? Ej, zrobiło się naprawdę całkiem niesympatycznie, obrażenie, co to jest? Świat mi oszalał! Zostaw mnie! Dlaczego pada? Co jest, ej? Dobra! Ej, to była jakaś chwilowa burza szmaragdo... Co ja mam w ekwip... Co to jest w ogóle? Wielki szmaragdowy rozszczepiacz, co się dzieje? Ej, co się stało? 99% przyniósł sobie do endu, co się dzieje? Raczej czekaj, by trzeba było z samolotu, z hugokoptera skorzystać, bo się nie przedostanę tam. Dobrze, hugokopterem smok. Dobrze, można zrzucać bomby. O to chodziło, czy smok jest ze szmaragdów zrobiony? Ja to dobrze widzę, ja to wszystko jest ze szmaragdów. Tylko jak ja mam go pokonać? Nie mam łuku, nie mam miecza, a mam tą siekierę dobrą. Dobra, czekaj, może uwalimy go jeszcze tym śmiesznym czymś. Ale najpierw rundka dookoła, wiesz, żeby zmienić wszystko w ten w szmaragdy. Chciałem samolot zebrać, ale nie mogę. Co się dzieje? Dobra, czekaj, trzeba by było podmienić te bloki na emeraldy. Wszystko to mogę podmienić na emeraldy, co ty gadasz. Dobra, weź podmień to i będę w tym sobie wybuchał i będzie smog. O, dobrze, tym drillem będę, znaczy tym drillem, nie tym drillem, tylko tymi, tą wyrzutnię będę mógł atakować. Idzie smog? Bardzo dobrze, znaczy, że jesteś emeraldowy. I pan, normalnie teraz tak robisz. Ła, ty, zabrało mi! Co ty gadasz, zabrało mi! Nie podoba mi się, zostają mi tylko dwa serca. Jak ja mu z tej siekiery zaraz przyłożę, to mu się odbije szmaragdami po prostu. Dobra, schodzi i chyba będziemy to mieć. Mamy go, pięknie! Dobrze, udało się przejść. Ej, poczekaj chwilę. YouTube wybrał ten film specjalnie dla ciebie, żebyś go obejrzał. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, ale to nie może być przypadek. Kliknij i zobacz, co tam jest, bo czas już się kończy. Za 3, 2, 1.